Potwór i wierzba. O nie, tym razem posunęłaś się za daleko. Musisz z tym skończyć. Hej, co się tutaj dzieje, dziewczyny? Flora jak zwykle przesadziła. Chciałam zrobić kilka eksperymentów. Niedługo mam egzamin. Tak? Tylko że słyszymy to już od miesiąca. Użyję mocy roślin, by pokonać zaklęcia czarownic. No i co w tym złego? I co w tym złego? Nie zauważyłaś, że wasz pokój to jedno wielkie laboratorium chemiczne? Bloom zgodziła się na to wszystko, a poza tym pomoże mi się uczyć. Zdałam już egzamin w symulatorze, więc... Też mi coś. Hej! Pokonanie Icy, Darcy i Stormy wcale nie jest łatwe. Jasne, przepraszam. No już dobrze, Stella, nie denerwuj się. Mam się nie denerwować? To spójrz na mój pokój. Dobra, pozwoliłam Florze postawić te parę roślin na moim parapecie, bo potrzebują światła. Ale potem rozpanoszyła się tu na całego jakaś melmoza pustoza. Mimoza próżnotoza! Wszystko jedno, Flora! No i postawiła je koło mojego lustra. Bo one potrzebują odbitego światła, a twoje lustro jest ogromne. Sama zobacz, Bloom. No co? Biorą moje ciuchy i kosmetyki. Dlatego nazywają się próżnotoza. Wszystko jedno, jak się nazywają. Niech przestaną. Och, moje ciuchy, och, moje kosmetyki. Stella, to nie tragedia. Właśnie, że tak. Założyły moje buty. Wzięły nawet moją szminkę. Ty widziałaś? One nie mają za grosz gustu. Nic do siebie nie pasuje. Przecież to tylko rośliny. Tekna jakoś nie narzeka. Cześć, Muza. Widziałaś Teknę? Nie, od rana ani razu. Nie przeszkadzają wam moje rośliny, prawda? Co? O czym ty mówisz? Mamy tu rośliny? Tak, Tekna miała mi przechować parę nasion w tej ciemnej szafie. Tekna? No, nareszcie. Chciałam wyciągnąć z szafy spodnie, a te macki nagle mnie napadły. Muza, byłaś tutaj i nic nie zauważyłaś? Tak się składa, że nie mam zwyczaju grzebać w cudzych szafach. No dobra, jestem spokojna, ale chciałabym wiedzieć, co to za zielsko. To były trzy eski. Trzy eski? Sekwoja, seprolifera szybka. Co? Nie wiedziałam, że tak szybko się rozrośnie. Serio, nie miałam pojęcia. No dobrze, Tekna. Weź sobie głęboki oddech. I spróbuj się uspokoić. Och, Tekna, tak mi przykro. Chyba powinnaś jak najszybciej stąd zabrać te zabójcze fasolki, Flora. Jasne. Zaraz wszystkie stąd znikną. Najlepiej będzie, jak wyniosę się z nimi na czarne bagno. Żartujesz? Moich eksperymentów nie da się robić w pokojach. Przecież doskonale wiesz, że czarne bagno jest okropne. I nie chcemy, żebyś tam szła. Prawda? Dziewczyny. No jak, tak czy nie? Och, jak wy mogłyście! Chciała się tylko przygotować do egzaminu! Bloom, my też mamy egzamin, ale żadna z nas nie niszczy nikomu ubrań. No i nikogo nie dusi! Och, dajcie spokój! Nie bądźcie takie ostre! Flora niedługo ma egzamin, a ja obiecałam, że jej pomogę i mam zamiar to zrobić. Bo tam, skąd pochodzę, zawsze dotrzymujemy obietnic, jasne? Że przyjdziecie tu za mną? No, ja też nie. Przecież nie mogłyśmy puścić cię tutaj samej. Czasem trochę zrzędzą, ale martwią się o ciebie. Mam nadzieję, że szybko opuszczę ten kemping. Jak tylko znajdziemy ten magiczny kwiatek, wrócimy do Alfei. Widzicie, to gladiola radosna. Całkiem ładna. Jesteś pewna, że gdzieś tutaj rośnie? Tak, ekosystem tego bagna jest bardzo zróżnicowany. Do czego potrzebny jest ci ten kwiat? Sok gladioli radosnej odwraca zaklęcie smutku rzucane przez czarownicę. W takim razie na co my czekamy? Znajdźmy ten kwiatek i wracajmy do Alfei. To nie takie łatwe. To płochliwy kwiat i nie pozwala się zerwać. Tylko mi nie mów, że trzeba go będzie prosić, żeby z nami poszedł. Mam dość łażących roślin. Wystarczy go tylko poprosić, żeby wysunął jeden ze swoich płatków. Wtedy użyję tej substancji. To mój wynalazek. O, patrzcie! Ale te
tempo. Potrafię stworzyć mnóstwo nowych płatków. To wspaniale. Bierzmy się do pracy. Cicho, zostań tutaj, dobrze? Bagno nie jest dla ciebie odpowiednim miejscem. A ja też mogę zostać? Nigdzie się stąd nie ruszę, słowo. Błagam, Stella. Przestań w końcu zrzędzić, dobrze? Że ja niby zrzędzę, ja tylko zadałam proste pytanie. Ale potem wracamy prosto do Alfeita. Stella! O nie, dlaczego te bagna są takie... Bagniste? Twój komentarz jest niestosowny. Tak samo jak twój strój. Przecież jesteśmy na bagnie, a nie na pokazie mody. A co to ma do rzeczy? Jako Winx powinnam zawsze dobrze wyglądać. Stella! Jest tutaj! Stella, wszystko gra? Nie, nic nie gra. Jestem brudna, zmęczona i od tego łażenia odpadają mi już nogi. Znajdźmy w końcu ten głupi kwiat. Cicho! Nie, nie będę cicho. Powiedziałaś, że zaraz go znajdę. Spójrz, Stella, tam na wodzie. Och, jakie one piękne. Tak, i malutkie. Nieźle, stwory na uciekaj. Czekajcie, proszę. Nie bójcie się, my nie chcemy wam zrobić krzywdy. Możecie nam pomóc? Co za piękne miejsce! Spójrzcie na te kwiaty! Są lilie i mieczyki! Wodne nimfy wiedziały, gdzie nas przyprowadzić. Jestem pewna, że znajdę tu kwiat, którego szukam! Co z tobą, Stella? Hej! Popatrzcie tam! W tej wodzie coś jest! To miniaturowe miasto! Przepiękne! Te wodne nimfy żyją w pęcherzykach wody pod Nenuforami! Nie chciałybyśmy być nieuprzejme, ale pojawia się mały problem. Nie możemy was zaprosić do naszego domu. Jesteście troszeczkę za duże. Ale nasza królowa życzy sobie was poznać. Chodźcie z nami. Bardzo się cieszę, że przyszłyście. Nieczęsto przyjmujemy tutaj gości. Dziękujemy za uprzejmość, wasza... Mam powiedzieć maleńkość zamiast wysokość? Chyba najlepiej będzie łaskawość. Miałyście długą podróż, wyglądacie na zmęczone. Napijecie się czego? Chciałybyśmy tylko dotknąć płatka gladioli radosnej. Możemy? Oczywiście, bo widzę, że darzysz naturę szacunkiem. To po prostu niewiarygodne. Czemu dotąd nikt was nie widział? Wiemy, gdzie się schować, gdy sytuacja tego wymaga. Poza tym mało kto się tutaj pojawia. Nie bez przyczyny. A może słyszałyście o wielkim potworze z Czarnej Wyspy? Co? Mieszka tutaj potwór? Niestety tak. Popatrzcie tam. Na tamtym brzegu, za mgłą, widać wyspę na samym środku bagna. Jest tam głęboka podwodna pieczara i to właśnie w niej mieszka ten straszny potwór. Jest ogromny, bardzo zły i zagraża nam każdego dnia. Przenieście się gdzieś. Nasze przetrwanie jest uzależnione od rośliny ksylit, która rośnie tylko na tej wyspie. To bardzo trudne, ale umiemy z niej wytworzyć mocny, przeźroczysty materiał. To właśnie z niego są bańki, w których mieszkamy. Bez ksylit musiałybyśmy mieszkać nad wodą, a tam są drapieżniki. Przez potwora z Czarnej Wyspy jest nam ciężko zbierać liście ksylit. Co jakiś czas na wyspę wyrusza ochotnik, który stara się przynieść choć jeden liść. Ostatnio to była Luzis. I co? Czy jej się coś stało? Już nie wróciła. To straszne! Już taki jest nasz los. Zmagamy się z nim od dawna. No, to najwyższy czas to zmienić. Gotowe? Tak jak zawsze, Bloom! My, dziewczyny z Winx, mamy energię, która daje moc pokonania złych czarownic. Strix, my są czarodzienki Winx. Jesteśmy Winx. Cudownie!
też to słyszałyście? Nie, ja nie. Wiecie, co sobie właśnie pomyślałam? Królowa jest maleńka i dla niej wszystko jest ogromne. Tak więc może się okazać, że ten potwór jest całkiem normalnej wielkości. Co? To ma sens. A? Co się stało? Co jest? Super! Co teraz? Możemy zrobić tylko jedno. Musimy ratować muzę. Ale jak? Długo nie wytrzymamy pod wodą. Tak jak nimfy, wykorzystajmy metodę baniek powietrznych. Świetny pomysł, Flora. Gotowe? Tak jest! Jeszcze jedno, dziewczyny. Lux Luminas. Widzicie już coś? Tak, tam na samym dnie! Wrócił do jaskini. Szybko! Niewiele brakowało. Gdzie my teraz jesteśmy? Nigdy tu nie byłam. Cóż, zdaje się, że to chyba jest ta wyspa. To w takim razie musimy wszystkie bardzo uważać. Czemu? Przecież potwór zniknął, nie ma się już czego bać. On nigdzie nie zniknął, tylko wrócił do jaskini. Flora, wiesz może, co to za drzewa? Tak, to są chyba czerwone wierzby. Moje ziewanie jest zaraźliwe. Te wierzby tworzą jakiś dziwny wzór. Mają taką charakterystyczną cechę. Rosną spiralnie wokół przywódcy. Drzewa mają przywódcę? Nieźle. No i ustawiły się tak, żeby nas do niego zaprowadzić. Co za piękne miejsce, prawda? Bardzo tu cicho. Słyszycie ptaki? Właściwie to nie. No właśnie, czy to nie jest dziwne? Nie, Tekna, niby czemu. Jaki to cudowny zapach! Czujesz go? Ja też zbadam jego zawartość. O, niemożliwe. To jest gaz usypiający. Hej, nie! Tak, a te kamienie porośnięte mchem są miękkie jak poduszki. Stella, nie wdychaj tego! Nie wdychaj tego! Hej, obudź się, Stella! Nie zamykaj oczu! Tak, jasne, nastaw budzik na siódmą. Flora, muza, o nie, halo! Nie zasypiajcie, błagam was! Tak, a jesteśmy zmęczone. Tak, zostaw nas! Tekna! Blum! Ja nie chcę zasnąć! O! Popatrz tam, Tekna! A to chyba drzewo przywódca. To o nim mówiła Flora. Wszystkie ptaki śpią na łące, a pod wierzbą jest chyba mała Luzis. Wybacz, Tekna, ale... Muszę jej stworzyć bańkę z tlenem. I przez ten mały otwór ujdzie złe powietrze. Dzięki, Tekna. Blum, powróciłaś z krainy snów. To ta wierzba, to ona wydziela ten obezwładniający zapach. W takim razie do dzieła. Hej, spałam? Tak, wy też? Byłam
włącz światło, budzik jeszcze nie dzwonił. Zabierzcie to ode mnie! Szybko, proszę was, dziewczyny! No, uspokój się, to tylko mały owad. Obrzydliwość! Podziałało! Stella obudziła nas wszystkie! Tak, nie tylko nas. Spójrz! Budzą się wszystkie zwierzęta. Wróciłyśmy do was. No, to pomóżcie mi powiększyć bańkę z tlenem. Masz na imię Luzis. Tak, i wiem, kim wy jesteście. Dziękuję wam, że mnie obudziłyście. Jak to? Skąd wiesz, kim jesteśmy? Przez cały czas, gdy spałam, miałam telepatyczny kontakt z otaczającym mnie światem. Wiedziałam, że się zbliżacie. Potwór idzie! Nie, nie, to nie tak, jak sądzicie. Potwór tutaj nie idzie, on już tu jest. Nie bardzo rozumiem. Już wyjaśniam. Właśnie teraz stoimy na grzbiecie potwora. Tak jak mówiłam, w czasie snu miałam kontakt mentalny z tym miejscem. Dzięki temu odkryłam prawdę. Ta wyspa to ogromny żółw uśpiony przez czerwoną wierzbę, który zaczął lunatykować. A ten potwór w jaskini to tylko głowa, którą żółw wychyla ze skorupy? A ten hałas powstaje wtedy, gdy żółw próbuje poruszać się przez bagno. Jeżeli to wszystko prawda, to my go nareszcie obudziłyśmy. Niestety nie. Wasza magiczna kopuła pokrywa zaledwie ułamek jego ogromnej skorupy. Och, biedak chodzi we śnie już od bardzo wielu lat. Gdy pójdziemy, bariera ochronna zniknie, a wtedy znowu wszystko wróci do normy. Co to? Uważajcie! Ojejku, wierzba się rozłościła. Zamienię cię w bonsai, ty wstrętna wierzbo. To cię nauczy, że nie wolno znęcać się nad mniejszymi. Oczywiście, powinnam uderzyć w jej korzenie. Pod ziemię! Uwolniłyśmy żółwia od zaklęcia. Kolejne zwycięstwo, Wings! Powietrze znów jest czyste. Słyszycie ten cudowny dźwięk? Właśnie, to śpiew ptaków. Teraz go słyszę. Ale nie tylko. Chodzi mi też o inne odgłosy. Natura budzi się do życia. Nie wiem, jak wam dziękować. Odnalazłyście naszą drogą, Luzis, i uwolniłyście nas od źródła lęku. A tak przy okazji chciałabym zapytać, co się stanie z tym potworem, znaczy żółwiem. Popatrz tam, na bagna. Odpływa, może nie z prędkością światła, ale zawsze. Teraz jest wolny, podąży drogą, którą wyznaczy mu życie. Ale co wy teraz zrobicie? Mówiłyście, że ksylit rośnie tylko na jego grzbiecie. Zanim odszedł, pozwolił nam zerwać mnóstwo liści. Na jakiś czas to wystarczy, ale niestety na naszej glebie ksylitu nie da się uprawiać. Prędzej czy później te liście nam się skończą. Skoro natura tego chce, to trudno. I jedną chwilkę. Nawet matce naturze przyda się czasami mała pomoc. Flora, a czego ty tam szukasz? Mojego eliksiru wzrostu. Nie pamiętasz go, Tekna? Proszę spojrzeć, wasza wysokość. Cudownie! Ojej, genialnie, Flora! Brawo! A czy teraz pozwolicie jej robić eksperymenty w pokojach? Czy my, Florze... Biorąc pod uwagę to, co się tu wydarzyło, rozważymy to ponownie. Nie martwcie się, teraz będę się starała wykorzystywać tylko mój pokój. Jestem wam winna, moje panie. Wielkie podziękowania. W dowód naszej wdzięczności przyjmij od nas to, Floro. Gladiola radosna! Pozwoliła się zerwać dla ciebie, bo będziesz ją dobrze traktować. Będę się nią opiekować najlepiej, jak potrafię. I na pewno teraz znowu zdasz egzamin na szóstkę. Dzięki, Bloom. Ty też jutro masz egzamin, prawda, Stella?